nazywasz się w swojej najnowszej książce People Helperem, tak, pomagaczem ludzi. I piszesz, że najskuteczniejsze narzędzia tylko przynoszą najlepsze efekty. Jakie to narzędzia są wykorzystywane w tym kompendium wiedzy? Jakbym miał wziąć wszystkie narzędzia i je spakować do jednej torby, to by tam wyszło z kilkaset różnego rodzaju technik, jakbyśmy podzielili na czynniki pierwsze, począwszy od tego, w jaki sposób zmieniać swoje przekonania, poprzez to, w jaki sposób zmieniać zachowania, w jaki sposób odnawykowywać się, czyli na przykład przestać palić papierosy i wprowadzić jakieś pozytywne nawyki, na przykład zacząć biegać, systematycznie rano wstawać, jak się komunikować z bliskimi i w jaki sposób wychodzić z konfliktów, a nawet jak wychować dziecko, w związku z czym niezależnie od tego, czy ktoś jest menadżerem, czy ktoś jest rodzicem, czy ktoś robi to tylko i wyłącznie dla siebie, znajdzie tam narzędzia, które na pewno ułatwią mu życie. Co wy byście chcieli? Bo żebyście osiągnęli to, co wy chcecie osiągnąć, to musicie sobie zaplanować przyszłość, musicie podjąć działania, musicie wprowadzić się w praktykę, musicie wyciągnąć feedback i to wszystko jest oparte o myśli, emocje, zachowania. Bez tego nie zjecie rano jajecznicy i nie zrobicie niczego innego. Potrzebujecie, moi kochani rodacy, zarządzać swoją głową bardziej niż potrzebujecie budowy pantofelka. Nie jesteście w stanie w dzisiejszych czasach funkcjonować bez edukacji miękkiej. Nie wystarczy, że skończyłeś studia inżynierskie. Jak nie umiesz opowiedzieć historii o sobie, to pojedziesz z magistrem do Londynu i będziesz gary zmywał. To jest poniżające. Do tego możesz być L-analfabeta. Samo podejście do człowieka jako pewnego rodzaju mikstury tego, czym jest nasze czucie, czym jest nasze myślenie, czym są nasze zachowania i zrozumienie, że nie da się zarządzać całością organizmu bez zrozumienia tego, jak działają ręce, jak działają nogi, jak działa głowa i połączenia tego wszystkiego w jeden organizm, uniemożliwia proces zmiany. Więc stworzyłem psychologię interdyscyplinarną, czyli taką naukę, która czerpie z różnych sposobów i różnych form pracy z człowiekiem. Może być to buddyzm, może być yoga, ale może też być naukowo udowodniona psychologia społeczna albo poznawcza i zbudowałem z tego zestaw narzędzi, które systematycznie rozwijam po to, żeby umieścić je w 8 różnych obszarach, które dotyczą zarówno życia osobistego, jak i biznesu. W marketingu, sprzedaży, w samorealizacji, w budowaniu relacji, w zarządzaniu, w przywództwie, w wartościach i w kulturze, po to, żeby zrobić klasyfikację edukacji miękkiej i tym dokładnie jest psychologia interdyscyplinarna. Musisz stworzyć Ewy, a dokładniej rolę życiową. Ewa do związku. Ewa dla siebie w czasie wolnym, Ewa do pracy, Ewa dla Polski i tak dalej, i tak dalej. I wtedy jak to zrobisz, tam jest taki model opisany, nazywa się Ego Management System. I jak to zrobisz, to wtedy zbudujesz sobie zarządzanie rolami życiowymi. A ja w obsłudze jestem banalnie prosty. Ja tylko w życiu uprawiam sport, pracuję i spędzam czas z rodziną. Nie robię nic więcej. W związku z czym ja mam zdecydowanie mniej problemów niż ma większość ludzi, bo oni się zastanawiają, jaki kolor kiecki położyć. To nie jest moje zmartwienie.